Witajcie, z tej strony Odkrywca Rady, który zwał się kolejną materią z World Thunder i tak więc właśnie wracam po mojej długiej przerwie, a dokładnie z mojego wyjazdu z majówki. No i co? I właśnie wracamy do naszych przygód czołgowych, przygód samolotowych, czy tam helikopterowych też. I na sam dobry początek mamy tutaj już właśnie radzieckie, czy też można powiedzieć rosyjskie, 10.3, czyli BMP-2M, Akacja, Obiekt 292, czy nawet jeszcze Praga oraz oczywiście Mi-4AW, czyli helikopter. Do tego właśnie dochodzi. No i jeszcze wracając do jednej kwestii, dostawałem właśnie komentarz pod tytułem jak ustawić sobie dalmierz. No to mogę to pokazać, ale teraz pytanie jest jedno. Ja mogę tutaj wpisać dalmierz, tak? Czyli sterowanie. Wpisujemy właśnie tutaj dalmierz. W moim przypadku jest to oczywiście, mam wszystko tutaj po polsku. Ale... O, nie na to sprawdzam, tylko powinienem sprawdzić na czołg. I właśnie mamy tak, kategorie tutaj różnych pojazdów, czyli samoloty, śmigłowce i tak dalej. I właśnie wchodzimy w kategorię czołg. I w tym przypadku możemy tutaj wpisać w wyszukiwarce dalmierz. No zależy właśnie, czy posiadamy tutaj wersję polską, czy wersję angielską. No to też jest dobre pytanie, bo jeśli mamy wersję angielską chociażby, no to trzeba po angielsku wpisać dalmierz. No i co, mamy tutaj dalmierz i w sumie to tyle. Po prostu ustawiamy jakiś klawisz, tak. Ja mam klawisz taki, jaki mam. Jest mi tak wygodnie. A jaki ty, drogi widzu, sobie ustawisz za dalmierz? No to już od ciebie zależy, pod który klawisz go dasz. Możesz zrobić tak samo, jak ja tutaj mam. No ale dobra. Czyli to, co miałem pokazać, to pokazałem. A my teraz przechodzimy właśnie do materiału, czyli właśnie do naszej pierwszej bitwy na 10.3. No, za pomocą właśnie radzieckiego drzewka. No i jeszcze warto teraz wspomnieć, że odcinek jest nagrywany z moim widzem. Dokładnie Kacper. A on będzie właśnie ogrywał tutaj amerykańskie czołgi. Też oczywiście na 10.3, czyli w tym przypadku Abramsy. No ale co? Przechodzimy właśnie tutaj do materiału. Niestety mogę troszeczkę pewnie wyszedłem z wprawy, jeśli mowa o granie World Thundera, przez to, że miałem dość długą przerwę. Ale może aż tak źle nie będzie. Kto wie. Zobaczymy. Na razie tak. Pierwsza bitwa. Mamy tutaj północne Niderlandy. Czyli witamy w Holandii. No cóż. A jeśli to są Holandii, a jeśli to jest państwo Holandia, to co? Zespimy się u góry, czyli na prawo ja bym się zespił. I gdzie bym pojechał? No może na pozycję snajperską za pomocą obiekta 292. Trzeba wykorzystać działo i potężne i bardzo dobre pociski. Tak coś myślę. No to co, jedziemy. I co? No i oczywiście bitwy mieszane, bo Rosjanie są po przeciwnej stronie. Niestety. Chociaż oczekiwałem, że jak będę jagał ruskami, to nie będę spotykał Rusków po przeciwnej stronie, tylko po mojej stronie, no ale jednak Gejin lubi mnie denerwować wciąż. Nawet po długiej przerwie. No niestety. Nie ma tak dobrze. Ale co? Tutaj zajmuję pozycję. Dalej nie wiem co będzie. Wiem o tym, że jest na pewno czołg, a raczej lekko wystaje. Teraz pytanie, czy on strzeli za te drzewo. O, zaważy mnie. A może nawet podjedzie. Niestety on chyba będzie próbował wykorzystać te drzewo. Dlatego ja się schowam już. Na chwilę obecną to on ma tutaj przewagę, a nie ja. No i właśnie strzelił. Ale na szczęście nie trafił. Tutaj jest chyba czołg. My pojedziemy tędy. Tak jak dobrze pamiętamy, obiekt posiada turbiny. I też mało waży, i przez to jest właśnie mobilny. To bardzo. I chyba mnie nie wystrzeliło. Tak, nie wystrzeliło mi. Chociaż u ciebie kliknąłem. No nic. Nie ma to jak wielki powód do World Thundera, prawda? No właśnie. No nic, dobra. Jeszcze raz zespię się obiektem. Może tym razem lepiej pójdzie. Nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak.
i helikopterem Mi-24. Ciekawe, czy ja go wystrzelam. Aha, skręciłeś. To słabiej. Ale chyba już zostanie zniszczony, bo zdjęła. Dokładnie. O, to jeszcze był niemiecki. Czyli pręka. Chyba to była pręka. To jest właśnie ten drzewkowy, jeszcze jest pręka. Z tego co pamiętam. Dobra, punkt C dalej jest po stronie wroga. To jest sojusznik? Tak, to jest sojusznik. Ale jest wróg. No był. Kacper coś mi tutaj właśnie zaznaczył. Dokładnie przeciwnika pewnie, który jest schowany. Dobra, chociaż będą punkty za przejęcie strefy. Dobre i tyle. No dobra, strefa przejęta, to jedziemy dalej. Niestety punkt A tracimy, ale może zaraz zaczniemy przejmować punkt B. Dokładnie. I jest tutaj pelotka. Na blisko. I rakieta też. Weasel. O, to gorzej. Piępuś też. Był. Czekaj, by tutaj spał. O. Teraz zauważyłem, że jest tutaj spał. Aż tak bardzo do przodu pojechałem. Aha, pelotkę zabili. Czyli to był Gepard. Dobra, to my przejedziemy na drugą stronę. Znaczy postaram się, no chyba, że ktoś tutaj się zespi i mnie trafi bok. Chociaż nie chciałbym, żeby tak to się skończyło. No ale zobaczymy. A tak ja tutaj przejadę. Woda nie jest głęboka, więc wtedy mogę na spokojnie przejechać. Więc o to się nie martwimy. Bardziej możemy się martwić o to, żeby nikt mnie nie strzelił. Czy tak będzie, czy nie, to się okaże. I już ktoś przejmuje punkt C. A ja czołgów nie widzę. Pusto. Ani od strony wody. To też chociaż, no to... Aha, martwo. Jak wszystko. Dzień dobry, w końcu jakieś pierwsze zabójstwo w tym odcinku. Dokładnie to pelotka biedna. Ja muszę powiedzieć, że w pewnym sensie uratowałem samoloty. No to by sam. Po tej stronie nic nie ma, o dziwo. Nie, nic nie ma. A, bo jest ich tak mało, dobra, dlatego ja takich nie widzę tutaj. To ma sens już, dlaczego ich nie spotykam. Bo prawie cały team wroga został zniszczony dosłownie. No nic, jedziemy. To pojedziemy teraz sobie na punkt B w takim razie. Mam nadzieję, że zdążę go przejąć. Ale to jeszcze... O! A dzień dobry!
A co on tutaj robił? Cześć kolego. No cóż, można i tak. Dobra, no to co, przejęcie strefy. Zawsze jakieś punkty. No i kasa. Też oczywiście. Przejmujemy. I stoimy. Dobra, strefa przejęta, fajnie. Helikopter? I to na blisko. Bardzo blisko. O! Wielkie coś. Aha, nieważne. Ktoś go zdjął. Jeszcze to było Mi-8, to jest ciekawe. Wielki grubas dosłownie. A właśnie, ja coś tutaj widziałem. Coś tutaj przejeżdżało i teraz pytanie, czy to wciąż jeszcze żyje? Czy nie? A na razie to ja nic nie widzę. Skoro tutaj jest pusto, to zobaczmy drugą stronę. A to coś ciekawego. Jest dwa. Który też tutaj czatuje. Jakiś pojazd wroga, który nie chce się pojawić, bo... Aha, dlatego, bo ostatni gracz jest właśnie w powietrzu. A raczej był. No właśnie, a raczej był. 125. No i dobra, wygrane. Ja zginąłem. Dwa zabójstwa. Dwa przejęcia strefy. Jak na długą przerwę? Powiedzmy, że jest w porządku. No i dobra. O, jeszcze jakieś trofeum zdobyłem. No to ciekawe. No i co, rozpoczynamy kolejną batalię. I to pewnie już będzie raczej ostatnia batalia w tym odcinku, więc miejmy nadzieję, że to będzie udana bitwa. A jak wyjdzie ostatecznie, to zobaczymy. Tymczasem właśnie Europa Wschodnia. Witamy. Europa Wschodnia, 3 punkty standardowo. Walczymy przeciwko... O! Tym razem nie ma mieszanych bitew. Tym razem właśnie nie ma mieszanych bitew. To może nawet i dobrze. No ale jest oczywiście pełny aptier. Dokładnie na tier 11.3. No niestety. Dobra, to zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. O! A jest coś ciekawe. Zisek. No nic. Walczą przeciwko Niemcom, Brytolcom i Szwedom. No, Leopardy na pewno. Nie wiem jak jest w przypadku... Aha, czy jest szansa, że spotkam Leoparda 2.pl? No to to już trochę gorzej. Jakieś tam Challengery to na pewno. A Szwedy? No Szwedy to mają głównie pojazdy typu MBT właśnie na 11.7. Wrogowie
Więc w tym przypadku to nie wiem, co mogę tutaj oczekiwać na 11.3 ze strony Szwedów. Także już takie pojazdy na moim pierwsze, to tak. Ale no, zobaczymy. O, a propos właśnie Bytolca. Przepraszam, Hindusa. To jest indyjski czołg. No. Indyjski, ale te 90, no to... No, no, wiecie o co się chodzi, tak? Jest spokojnie. Ja się boję, że zaraz dostanę boczek. Co raczej bym tego nie chciał. To bardzo. No bo ja jestem taki mobilny i tutaj szybko przejechałem. Też nie wiem. Działo nowe i chłodnica. No niezbyt fajnie go trafiłem. Bo wciąż żyje. Chciałbym go zabić. Ja mam to tylko skrzynia biegów. Asysta. O! Temu znowu silnik. Czyli co, każdemu będę w tyłek strzelał, z tego co widzę. Dobra, może aż tak nie będę się na nim się skupiał, bo trochę tak bez sensu. Że inny czołg może mi podjechać i jeszcze sojusznik nie żyje. A dlaczego? Bo Wilkas, tak? Nie, Klikberg zginął od T90. To T90 jest na moich plecach, czy on z przodu został? Nie wiem co liczyłeś, ale okej. A w ogóle co ty robiłeś na tych tierach? Też to jest dobre pytanie. Chciałem powiedzieć, że jest spokojnie, ale nagle dostałem. I co, byłeś na moich plecach? Tak, czyli jednak faktycznie byłeś na moich plecach. No niestety. No niestety spotkałem Hindusa. No, jedno zabójstwo, jedna asysta. Powiedzmy, że okej, ale... No, gdyby nie ten Hindus, to może nawet byłoby znacznie lepiej. To na pewno. I Wilkas będzie tędy jechał. Ale co będzie tutaj nadjeżdżał przez ten most prawdopodobnie. Tak przepuszczam. Tylko tak dalej, a wygrana jest blisko. Znaczy tak, te spajki nie są takie niebezpieczne, zwłaszcza na blisko. To nie jest Wilkas. To jest Bagrate. Czyli coś już bardzo groźnego. Ale na szczęście nie patrzył się tutaj. Dlatego też żyje. Tak. Raczej już nie żyje. A to wykakałem swoją śmieć. Witamy właśnie teraz BMP-2M. Pojazd, no, dobrze jest zbadany, jak sami widzicie. Może jeszcze nie mam tych lepszych IPTS-ów, no ale termowizja. Pierwsze, no te gorsze PDS-y, ale zawsze coś. Czyli jakieś przebicie jest, chociaż. A kolega zginął od Huntera. No cóż. A co robią nasze dwa eski, bo one są dość skuteczne. Przeciwko samolotom nawet. Coś tam było, nieważne, nie żyje. Ale chociaż asysta postaci zwiadowcy.
Jest leopard, tylko nie wiem gdzie jest dokładnie. Może na spawnie już. Też jest taka możliwość. Helikopter? Tak. Wow, ja przeżyłem. Tylko dowódcę mi zabił. To jest ciekawe. A to był Gepard. No niestety mógł mnie bardzo łatwo rozstrzelać, ale na przykład te same to też są groźne. No chyba, że to jest Ozera, to już inna sprawa. A tylko może na mnie rzucić artyleję. To prędzej. Rakieta poszła w ziemię i dlatego zginąłem. Mogę użyć Oriona ewentualnie. O Jezu, jak są takie warunki pogodowe, to trochę słabo. Ja nic nie widzę. No ale ładny donik. Bardzo ładny. Tylko dość duży. Ale ja już chyba nic nie zdążę, by coś tutaj zniszczyć, tak? Bo bitwa szybciej się skończy. No i co ciekawe, znowu wygrana, więc fajnie. O, kolega zginął jeszcze od pumy. Jeszcze trochę i zwyciężymy. I co tam się dzieje? A, samolot bije Z-11. I go ubił. No dobrze. Dobrze, to ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz woreczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.